Tak jest, to jest program kulturalno-oświatowy, program popularno-naukowy, nazywa on się Kowalowe, a oznacza on, że wraz z Wojtkiem Kowalczykiem, w zasadzie twórcą i tworzywem tegoż programu, ja tu jestem tylko absolutnie dodatkiem, meblem zbędnym, będziemy sobie rozmawiali przez jakąś godzinę. Żeby nie było tak, jak kiedyś mówili Mani Materna, zapraszamy na godzinny program Kwadrans Prawdy. Ale czekaj, bo nie wiem, czy to ty, czy Michał. To już zaczynasz coś, już się nakręcasz przy kominku. A co? Miał być grill. Miał być grill. No, ale to poczekaj, nie. Znaczy ja wiem. To, zmieniamy, ale już żeś zrobił spoilera. Nie, bo ale zamówiłeś tutaj na żywo, że będzie grill. Nie powiedziałem, to żeśmy rozmawiali na poza anteniu. Nie wolno. Tak? Jeszcze tak. Nie zdradzaj, nie opowiadaj. Nie, no poczekaj. Nie wydaje, że na antenie to było. No dobra. No. Słuchajcie. To po pierwsze, a po drugie może nazwijmy ten program Kraciaści.pl. Bardzo cię uprzejmie proszę wszyscy i zawsze wszystko dla ciebie. Pamiętaj, że na urodziny idzie już twój dresik. Idzie zamówiony, dojdzie. Numer telefonu wam podrzucę, byście od razu mogli do Wojtka zadzwonić. Może go jakoś nakręcicie na jakąś rozmowę. 486 65 56. Słuchajcie, nie będziemy specjalnie oryginalni. Dzisiaj będziemy się kręcili w okolicach kadry, no bo jak żeby, prawda? Skoro tych godzin do rozpoczęcia meczu zostało już mniej niż mało, jakieś 50 godzin zostało do meczu, już naprawdę odliczamy, ale tak rozrywkowo zabiorę cię najpierw do Turcji. To jest moim zdaniem, to jest moje ulubione sceny z ostatniego weekendu. Widziałeś mecz Fenerbahçe, mecz w zasadzie Trabzonsport, Fenerbahçe? Meczu nie widziałem. No ale... tak, no nikt nie widział meczu, ale widziałeś potem to, co się działo. Tak. Posłuchaj, czy ty kiedyś tak jak ten Obai, on się nazywa. Lałeś się tak kiedyś z kibicami na tym, na stadionie? Ty wiesz, jaki on ma dobry prawy prosty, jak posadził jednego kibica z Kubany? Słuchaj, no chciałem ci powiedzieć, że piłkarz jest musi być wysportowany, nie? No to wiesz, kibic przyjdzie ci... Słuchaj, i umówmy się, piłkarz prawdopodobnie jest trzeźwy. Raczej sądzę, że ma nadzieję, tak, że jest na to nadzieja. A duża szansa na to, że kibic jest pijany. No wiesz, pijanemu krzywdy nie zrobisz, bo to potem pijany się... No nie, no ale łatwiej jest no i powalić, no jeszcze tym bardziej, no zobacz jaka tu waga. No, czyli to... jednak... ja do tego podchodzę. No, rozumiem. Piłkarz, ogólnie sportowiec jest... Rozumiem, nie wziąłem tego pod uwagę. Cały czas sądziłem, że ten prawy obrońca... Fenerbahçe ma mocny prawy prosty, ale zapomniałem, że ten kibic może być lekko zezowaty już w tym momencie. Nawet jest. Nawet na pewno jest. No, na pewno jest. W innym przypadku nie przyszło mu do głowy pewnie wbiegać na murawę. No wyobraź sobie, że ja patrząc na swoich kumpli, którzy jeżdżą na Łazienkowską autobusami, to myślisz, że dlaczego jeżdżą autobusami? A mają samochody. Bo ciężko jest zaparkować przy Legii. A no tak, faktycznie. Tak, tam brak parkingu. Nie, tak, nigdy w ten sposób nie opowiadali mi historii o parkingu, wiesz? Rozumiem, nie dopytuję. Odbierzmy pierwszy telefon, zanim wypuścimy pierwszą kategorię kowalową. Kto jest z nami? Halo? 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 A to słyszałem. Telewidzu. Przestraszył się. Ale gong słyszałeś? Nie, gongu, ale wiesz, rzeczywiście dostałem na ucho sygnał od Miśka, ale faktycznie nie słyszałem gongu. No to w takim razie zabiorę cię na pierwszą kategorię. Ja bym chciał rozpocząć od kowadła, ponieważ podczas kowadła postanowili zająć się konferencjami prasowymi reprezentacji Polski i nagrody, ja myślę, że musimy zacząć przyznawać nagrody Ciony. Nie, nagroda Ciony. Słuchaj, nie oglądałem wczoraj konferencji prasowej, nie oglądałem dzisiejszej konferencji, ale dzisiaj wydaje mi się, że niewiele straciłeś. Tak, ja właśnie dlatego nie oglądam. Mhm. To jest ten najprostsze rozwiązanie. Nie oglądaj konferencji prasowej, bo nie ma po co. I wczorajszej nie oglądałem. Dobrze mówię wczorajszej. Mhm. Tak? Wczorajszej. Czyli tej pierwszej. Tak, mówię o Lewandowskim. Tak, Lewandowski Probierz. Ale jak dzisiaj zobaczyłem sobie filmik z tej konferencji, jak zobaczyłem sobie później tłumaczenie dziennikarza, już nawet zapomniałem... Bo... Dziennikarz Faktu. Dziennikarz Faktu, tak, to wiem. I Ada Sławiński zrobił z nim rozmówkę. Kamil Chrabąszcz. Tak, ale... to mówię tak, dla mnie to jest pierdolony mistrz świata. Tak, tak. Tak do tego podchodzisz. Tak. Że to jest mistrzostwo świata. Wyjaśnij. Pierdolone mistrzostwo świata. Brawo, to dobrze. To wiesz, ja okay. Nie wiem, czy wytną, czy nie wytną, ale... nie wycinamy. Tak to odbieram. Tam wszystko w tej wypowiedzi u Adasia Sławińskiego zostało świetnie określone. Mówimy tu o kapitanie, o Lewandowskim, tylko to nie chodzi o Lewandowskiego. Tu chodzi o selekcjonerów poszczególnych. Mnie się wydawało, że to mniej więcej... Jak zacząłem sobie dzisiaj powtórkę tego wszystkiego, tej całej... To kojarzysz poprzednika Probierza? Kto był poprzednim trenerem? Fernando Santos, tak? Coś mi to mówi, tak. Ale kojarzy się jego miny na pytania dziennikarzy o piłkę nożną? Jak on tam się krzywił, jak on tam mówi tak, o co mi tutaj pytania zadajecie. Tak, i mi się wydaje, że po prostu ktoś chciał zrobić show. Ja wiem, że nie Łukasz Ciona, bo Łukasz Ciona to jak zadał raz pytanie, to trwało 2 minuty, tak? Trochę długo można zadać pytanie, ale tutaj to było naprawdę... To coś, ja dzisiaj to obejrzałem, tak? Coś fantastycznego. Pewnie gdybym to odebrał zaraz chwilę po, to będzie tak. Kolejny wariat. No tak, ale z drugiej strony mam ten plus, że na żywo nie oglądam, ani w ogóle staram się nie oglądać konferencji prasowych, bo one są w ogóle, mniej więcej to jest tak samo jak 1000 odcinek Klanu, a 999 wcześniejszych odcinków nie oglądałeś. A jak oglądałeś, no to wiadomo, że i tak będzie to samo, tak? Że żona przyjdzie do domu, postawi herbatkę, ale i nawet do łóżka idą w butach, nie? No tak w Klanie było, z tego co pamiętam. Także to jest mniej więcej, nie no, ale takie pytanie rozbrajające. Mi się wydaje, że podejście nawet tego dziennikarza do całej sytuacji reprezentacji Polski. Jak ja zobaczyłem później na Twitterze, byłem Twitterze, teraz ich się tak. Dziennikarzy, którzy tam gdzieś się tam spruli, że debil, że tego tam tak. No właśnie, kto jest teraz debilem? Czy bardziej dziennikarz zajmujący się reprezentacją Polski i oczywiście i zapominający o poprzednich wynikach tylko 4 miesiące później, bo zbliża się przepotężna Estonia i bierzemy to pod uwagę jako poważny mecz? No nie. No nie, no ja ci powiem, ja byłem zachwycony tym wszystkim, tak? Ta otoczka, to wszystko dla mnie to było... Słuchajcie, no musimy... Słuchaj, przez ostatnie tygodnie tutaj w kanale sportowym, w programach, czy to prowadził Mati Borek, czy Ada Sławiński w loży piłkarskiej, no szydzimy ze Estonii i słusznie szydzimy ze Estonii. Nie możemy brać pod uwagę konferencji przed meczem z Estonią z Robertem Lewandowskim, który dopiero został bohaterem meczu z Atletico Madryt. No, jeżeli ktoś uważa, że powaga piłki nożnej jest jakaś, no to ten dziennikarz faktu pokazał idealnie. Mnie, muszę ci powiedzieć, najbardziej rozprasza na konferencjach prasowych fakt, że przed trenerem Michałem Probierzem stoi taka wielka paczka kabanosów. I zasłania mi pół Michała Probierza. Nie mogę się skupić na tym, co mówi, i na sprawa, że tam... Naprawdę no, nie padają żadne wielkie słowa, ale gdyby cię... Posłuchaj, nie namawiam cię do oglądania całych konferencji prasowych, jeśli nie masz ochoty. Nie namawiam. Natomiast na kanał sportowy.pl możesz znaleźć, że tak powiem, już tak wyciśniętą jak cytrynę treść. I jeśli jest tam jakaś treść w treści, to znajdziesz to na kanał sportowy.pl, ten taki drobne coś, co tam ewentualnie... A później ci ktoś powie, że wycięto z kontekstu. Może tak być, ale my dbamy o ten kontekst. Słyszałeś dżingla, tak? To znaczy, że ktoś się tym razem do nas dodzwonił i podobno nie ma ochoty się rozłączyć. Swoją drogą, tak, macie rację. Jakoś myślałem, że jest godzina 19 teraz, a jest godzina 21, co oznacza, że już mniej niż 48 godzin. Tak, nie 50 godzin do meczu, a mniej niż 48, bo przecież spotkanie Polska-Estonia rozpoczyna się na Narodowym o 20:45. Przepraszam. Kto z nami? Dobry wieczór. Siema. Cześć. No, tutaj Tomasz. Cześć, Tomek. Miło mi, że mogę się tutaj do panów drugi raz dodzwonić. Cześć. I mam takie pytanko, które jest związane poniekąd z kadrą reprezentacji. Jak panowie skomentują ceny nowych koszulek reprezentacji, które podobno mają oscylować w granicach 700 zł? Czy nie uważają panowie, że są trochę wygórowane? Dobra, to ja ci muszę powiedzieć, dziękuję ci bardzo za to pytanie. Teraz zobacz, patrz, zrobimy, to jest podobno popularne tam, gdzie Julia Żugaj jest popularne, czyli na TikToku. Tak zwany unboxing. Dobierzemy się do tego. Zobaczymy, jaka to... Zaczyna się. Złączy nas piłka. Poczekaj, czy tutaj nie ma jakichś danych wrażliwych? Nie, tylko adres redakcyjny. Łączy nas piłka, przysłała. No to otworzymy i sprawdzimy. Co sądzisz na temat koszulek reprezentacji Polski, które kosztują, mój drogi... 687 zł. Tak, ale czy masz świadomość, posłuchaj, ja nie chcę w ogóle bronić, ale... wiesz, że są 3 modele koszulek. Ale nie wiem, co... Tak, ja wiem. Umówmy się tak. Właśnie do tego dobieram. Nie wiem, jestem staroświecki. No. Może to pudełko jest tyle warte? Na pewno. Poczta czy kurier, tak się... Nie, no. Jestem staroświecki, tylko pamiętajmy, że koszulki nie grają. Uwielbiam tekst albo słowa ludzi, którzy piszą, mówią, te wkłady do koszulek nie nadają się na ten mecz. No i tak to dosyć często bywa, tak? W niektórych meczach, najczęściej przegranych przez polską reprezentację, tylko ja nie jestem zwolennikiem. Ja rozumiem, że tak, kluby piłkarskie, te najbogatsze, co sezon muszą zmieniać, no bo wiadomo, o co chodzi, tak? Tam nie możesz mieć cały czas kibica w tej samej koszulce. Zwłaszcza drugi, trzeci komplet strojów. No nie, ale to tak, ale nawet ten, to tak, to... Słuchaj, no przecież wiem, jeżeli chodzi o Barcelonę, no przecież oni nie grają, no nie mogą grać, nawet w tym oficjalnym pierwszym, to zawsze mają tak, no coś tu zmienimy, tak. No bo wiadomo, no, taka koszulka no tak, 150 euro czy 130, dajmy na to, no to jest budżet klubu podreperowany. Nie jestem zwolennikiem zmian. Ja bym wolał jednak, żeby było coś na lata. Znaczy, tylko tyle, że jeszcze przy reprezentacji polskiej, bo z jednej strony trzeba byłoby zobaczyć, zrobić ankietę. Kogo częściej zmienia, znaczy co częściej zmienia? Kogo albo częściej? Selekcjonera czy koszulki? Selekcjonera czy koszulki? Ale jak, co ty sądzisz o cenach? Chyba selekcjonera jednak. Czarek do mnie napisał, Kulesza. Cezary Kulesza napisał mnie, że upomnienie proszę potraktować jako symboliczne powołanie do drużyny narodowej. Jestem powołany. W dzisiejszych czasach... Nie, tam... Nie napisał do mnie. Ale jak napisał? Nic do mnie nie napisał. Wiem, że nie napisał. Tam jest wydrukowane jest. Oj, przecież się śmieję. Wiem, że do mnie nie napisał. Czarek. Uwaga, tak wygląda ta koszulka. Nawet zrobili mi smok z tyłu. A tak wyglądają numery. No numery są fajne, bo są stare. Tych numerów nie widziałem. Z takimi będziemy grali, takimi oldschoolowymi. Widzisz? Takie kiedyś były numery. Słuchaj, wydaje mi się, mój drogi słuchaczu, że koszulka, która właśnie trafiła do mnie, to nie jest ten najdroższy model. Nawet na pewno, bo już sądząc po materiale, to nie jest... To jest chyba ta najtańsza grupa cenowa koszulek, ta kibicowska. Ale wiesz co, mi się wydaje, że nawet... Trzymasz tą koszulkę metr ode mnie i ja ci powiem tak. Nie zwróciłem zmiany. Znaczy uwagi na zmianę. To znaczy, wiesz o co mi chodzi? Bardziej widzę cały czas polską reprezentację w białych koszulkach. Myślisz, że ja zwracam uwagę na to, czy ona ma pasek tu, znaczek po tamtej stronie, numer gdziekolwiek z przodu? Nie, ale znaczy... Ja oglądam piłkarzy. Mnie się nie podoba ten układ. Ja wiem, ty nie jesteś estetą, nie będziesz na to zwracał uwagi, ale na mnie ten układ. Herb, znaczek Nike'a, numer, a jeszcze do tego jutro dojdzie... Zostawili miejsce po bokach? No wiesz, bo jeszcze tutaj dojdzie na pewno napis na górze gdzieś, że tak, data i Polska, Estonia. No to wszystko w takim... Zostawili po bokach tak zwane miejsce na to, żeby cokolwiek wydrukować. No nic. Znaczy, drogi widzu, słuchaj, powiem ci tak, koszulki są drogie. Myślę, że niestety obecni twórcy, producenci koszulek liczą sobie dużo i bardzo dużo. To nie jest tylko polski przypadek. Francuskie, angielskie, nowe koszulki włoskie i tak dalej. Wszystkie są bardzo drogie. Odsyłam cię do dzisiejszego KS Europa, gdzie Damian Gąska tłumaczył na przykładzie koszulek reprezentacji Niemiec, ile kosztują koszulki tam, bo też są 3 modele cenowe. Te najtańsze kibicowskie są po pierwsze najszersze w pasie dla kibiców, Viadomix. No i one są zrobione z innego materiału, inna technologia i kosztują w taki, no powiedzmy, kosztują przyzwoicie. To te najdroższe są rzeczywiście bardzo drogie, nie ma co gadać. Podobna koszulka do tej, którą trzymasz, dostałeś w prezencie za 100 zł będzie łaziła tutaj za chwileczkę po ulicach miasta i niekoniecznie Polacy będą je sprzedawali. No. Co ja ci powiem? No. Prawda. No taka jest rzeczywistość tego biznesu ewentualnie. Mi się wydaje tak, po pierwsze, powinna się stworzyć reprezentacja, to jest reprezentacja i na koszulce powinien być tak. To, co masz z przodu. Co tam jeszcze? Orzełek. A numer? Potrzebny z przodu? Chyba jest teraz taki oblik, wiesz? No dobrze, no to niech będzie z przodu jeszcze numer. No. Dobra. I na tym koniec. Tak. Bo tutaj mówimy o reprezentacji. To nie jest klub, który może się okleić wszystkimi naklejkami, reklamodawcami, których ma sponsorów, tylko dajmy na to, to jest reprezentacja kraju. Najważniejsze, że koszulka jest, widzę, made in Kambodża. Jeszcze raz podkreślam. W tą koszulkę ma się ubrać piłkarz, który wygra mimec z Estonią. Otóż to. A dalej cię nie interesuje, bo wiesz, za wiele. Jak się ubierze piłkarz, który przegra z Estonią, to ta koszulka zostanie spalona. Słuchajcie, przez niektórych tych, co kupili, no. Tak mi się wydaje. Nasza reżyserka pyta, czy nowa koszulka jest na plus, czy na minus, a swoją drogą ruszyła też nasza ankieta na stronie, czy konferencje kadry są. I tutaj 4 możliwe wersje odpowiedzi. Nudne, bardzo nudne, ciekawe, czy bardzo ciekawe. A to ja bym dał, czy potrzebne, czy niepotrzebne. Co powiem ci, dzisiaj tak przeglądam drugi dzień zgrupowania hiszpańskiej reprezentacji. W marcu tutaj... Hiszpanie nie mają nowych koszulek? Jakoś tak, nie wiem, czy... Albo... mi się wierzyć nie chce, że Hiszpanie nie będą mieli chyba wszyscy na mistrzostwie. Nie koszulek, konferencji. A, czy konferencje chodzi, czy są potrzebne, niepotrzebne? Czy potrzebne, znaczy, niepotrzebne? Umówmy się, że jeżeli ktoś napisze nudne, bardzo nudne, to też będzie, tak, to będzie ta okej. A czy wiesz, znaczy, dla mnie po wczorajszym pytaniu do Lewandowskiego potrzebne są. O Julię Żugaj. O, tak. A założę się, że nie wiedziałeś, kim jest Julia Żugaj do tego momentu. Ja nie wiedziałem. Nie, słuchaj, ja... Dlatego... A wiedziałeś, czy nie wiedziałeś? Nie, no, dlatego dzisiaj, ja dzisiaj to dopiero zobaczyłem, bo mówię, co za awantura wczoraj na tym się, na X-ie wydarzyła, nie? No i mówię tak, to sobie prześledzę, bo wczoraj odpuściłem całkowicie informację, mówię, nie oglądam tego, odpoczywam. Jak zobaczyłem, to mówię, ale to się dowiedziałem, co to jest. No. Słuchaj, chcę nie, najbardziej mi się, wiesz, co podobało? Poza pytaniem? Reakcja lewego. Tak. Taki luzik, takie to. Jak on był skupiony na tym pytaniu, nie? Tak. Taki rozbrajający uśmiech. Luzik. Chcę ci powiedzieć, że dzisiaj nasz młodzieżowiec redakcyjny Mati Borek wyjaśnia na kanał sportowy.pl historię Julii Żugaj. On wie. Mati wie. Mati takie rzeczy. Mati we wszystkim. Na wszystkim. Mati. To możecie sobie. Mateusz Borek w kanale sportowym wyjaśnia sprawę Julii Żugaj. Zapraszamy. Kochany, teraz Podkowa. Jest dźwięk. No to najpierw odbierzmy telefon. Mamy kolejny numer od was, kolejny telefon od was. Kto z nami? Dobry wieczór. Cześć. Grzesiek z tej strony. Tak. Cześć. Panowie, no nie oszukujmy się, no te konferencje to są tylko i wyłącznie dla sponsorów. To jest reklama sponsorów, nic więcej. Brawo. Bardzo się cieszę, że ten chłopak zadał takie, no z jednej strony idiotyczne pytanie, ale ja na tych wszystkich konferencjach wiem, jaka będzie odpowiedź jeszcze zanim dziennikarz dokończy pytanie. Probierz jest mistrzem w nieodpowiadaniu na pytania i odpowiadaniu na pytania niezadane. A, brawo. Wiem to doskonale. Tak, ale to właśnie dlatego też przytoczyłem kilkanaście minut temu tą reakcję zawsze Santosza, jak on słuchał tych pytań dziennikarzy, jak on tam krzywił tą twarz, co to się wyprawia i tak dalej. No wiesz, no... Fernando Santos zawsze miał minę taką, dajcie mi już zajarać. Nie, no dajcie mi zajarać, tak, ale co to za pytania, tak? No właśnie to jest tak samo. Ja też wolę takie pytania na konferencjach niż pytanie do Lewandowskiego. Czy wolałbyś w ataku zagrać ze Świderskim, ze Estonią, z Buksą, czy z Piątkiem? Przecież wiadomo, że Lewandowski ci na to pytanie nie odpowie i będzie jeździł tam gdzieś dookoła całej... On tak, będzie 3-minutowa wypowiedź, z której dziennikarz nic nie wywnioskuje. Nie ma szans. Opinia publiczna też, bo Lewandowski nie jest selekcjonerem, który wystawi ten skład. No. Ale nasz widz też bardzo dobrze to ujął. Michał Probierz tak czy inaczej jest mistrzem świata w odpowiadaniu na pytania niezadane, ponieważ masz rację, drogi widzu, Michał Probierz ma swoje idee do przekazania. Czy one są potrzebne, dobrze ustrukturyzowane, dobrze ułożone w zdania, to jest inna sprawa. Michał Probierz chce coś powiedzieć. Pytanie jest dla niego tylko pretekstem po to, żeby on mógł powiedzieć to, co chce powiedzieć. No to jest, wiem o tym doskonale, jak jeszcze był trenerem Krakowi, Jagiellonii. Zawsze tak było, zaproszony do programu. Siedzieliśmy z Twarożkiem, mówiliśmy, kurde, o co będziemy pytać na tym studiu teraz? Mówię, wiesz co, to nie ma znaczenia, o co my będziemy pytać. I tak Michał będzie mówił o to, co będzie chciał powiedzieć. Wiesz co, Michał, dlatego, ale będziemy mieli później Michała Probierza, tak? Mhm. Ale będzie... w zasadzie możemy już go zaraz. Tak, tak, ale to, no, bardziej kwestia tego, że Michał Probierz to jest, znam dwóch, ale Michał Probierz to chyba jest jedyny, który ogląda wszystkie wypowiedzi na swój temat i wszystkie programy na swój temat, ewentualnie jak są, w których nie uczestniczy. Tak. Później się lubi odnieść, lubi wrzucić szpilkę. On, wiesz, on na Twitterze sobie spojrzy, jakaś wypowiedź... Będzie, czy nas też teraz będzie oglądał. Tak, na 100%. Znaczy, nie wiem, czy będzie oglądał, tylko jeżeli kanał sportowy wrzuci coś na... Tak, tak, Michał, pozdrawiamy. Jak coś kanał sportowy wrzuci jakąś krytyczną opinię na temat Michała Probierza, to jestem przekonany, że... A jeszcze jest jutro konferencja oficjalna. Tak. To wrzuci, tak? No przecież ostatnio się odniósł do mnie, nie powiedział, że to ja, ale odniósł się w sprawie Kiwiora na lewej obronie, no i tak wiesz. Nie? Kiedyś, pamiętam, w kanale sportowym rozmawiamy, mamy naprzeciwko Michała Probierza, który był na wycieczce we Włoszech, ja to mówię wycieczkami, no bo to podglądając polskich piłkarzy i tak do Igora Lewczuka, nie? Igora, nie masz do mnie pytania? A Igor parę dni wcześniej skrytykował Probierza na to, że został selekcjonerem. Tak. Coś było w tym stylu. Wszystkie programy, oczywiście na żywo nie można tego obejrzeć, bo jest za dużo ich. On ma powycinane, potem ktoś musi mu tam pracować. Sortować. Dostaje tak zwany przegląd prasy. Przegląd prasy. To jest tak samo jak mniej więcej skróty z jakiejś ligi, nie? On ma skróty ze wszystkiego na swój temat. Jesteś jeszcze z nami, słyszałem. Ja mam jeszcze jedno pytanko, ale jeszcze taka szybka opinia. Paweł Dawidowicz. Ja jestem jego fanem, ale nagłówki, wszystkie nagłówki w internecie powinny brzmieć: Paweł Dawidowicz znowu zdrowy. To jest, muszę ci powiedzieć, podkowa. Chory. To dziękuję ci za to pytanie. To jest podkowa, którą jeszcze jedno pytanie i kończę. Dawaj. Już się rozłączam. Barcelona awansowała do 1/4. Oglądałem sobie ten mecz i na YouTubie mi wyskoczyły najładniejsze bramki Barcelony. I teraz mam takie pytanie do ciebie, Kowal. Czy Andres Iniesta jest najbardziej szanowanym piłkarzem w Hiszpanii? I tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Andres Iniesta? Znaczy, no, Andres Iniesta jest Bogiem, wiadomo z jakiego powodu. Jedyny wygrany mundial przez Hiszpanię, wiadomo kto strzelił bramkę. Tak, no i powiedzmy sobie jasno, no nie no, przegrajek, no ale... Jeżeli chodzi o hiszpański naród, do swojego kraju, przyzwyczajony, to znaczy i szanowany, to zawsze będą wspominali, kto był najlepszy. Wiesz co, mógłby być lepszy piłkarz, no ale Andres Iniesta... Że strzelił tego gola. Gol Andresa Iniesty, tak? To jest z Holandią w finale WRPA w 2010 roku. To zawsze będzie, no nie ma niedotknięcia. To jest człowiek, który... Oczywiście on przepięknie grał w piłkę, no to nie oszukujmy się, no Smoku, przecież sam widziałeś, pewnie i komentowałeś, ale no tu nie dotknięcia. Bóg. Pan życzy teraz co? Dawidowicza czy Probierza? Pan życzy. Nie, Probierza daj na koniec. Na koniec, dobrze. To teraz Paweł Dawidowicz, czyli twoja podkowa. Wiesz, no tutaj ten... Paweł Dawidowicz, właśnie on. Ten wist to wyglądało tak, jakby miał wgląd w to, co będziemy w programie. O czym będziemy rozmawiali. No, może on siedzi tam za tym. Może on siedzi w reżyserce i dzwoni, kto to wie. Nie, ale głosu nie poznałem. To by uprawa oceniało te wszystkie tezy, które twierdzą, że telefony są ustawione, bo przecież czasami są takowe głosy. Dlaczego podkowa dla Dawidowicza? Co byś chciał życzyć na szczęście? No, to znaczy, wiesz co? Mi się wydaje, że ja już nie wiem, ile Paweł Dawidowicz. Ja ci powiem ile. 21 kontuzji. Ale tak, ale właśnie tutaj chodzi o powołania. O meczów 8 w reprezentacji. Teraz... Gra co mniej więcej co szósty, wiesz? Co szósty mecz. Wiesz, ja tutaj o 10 rano w loży powiedziałem tak. Ktoś pewnie z tej kadry jeszcze wypadnie. Ostatnio były powołania o 23 w czwartek i tak mówię. Niebezpiecznie, bo jeszcze weekend jest. I mówię tak, i wiem kto wypadnie. I o mało się nie pomyliłeś. No dobrze, nie wypadł, przyjechał z tym urazem, ale z boiska zszedł z kontuzją. Tylko wiesz, no, to jest tak, 8 meczów w reprezentacji, powołań, ja tak do Michała, naszego wydawcy, powiedziałem, pewnie ze 100 w całej karierze, albo prób powołania, albo dopominania się o powołania, bo wiem doskonale, świetne wyprowadzenie, cross, prawa, lewa, wysokość, może zagrać na defensywnym, może grać na środku. No te wszystkie liczby, ten strach, nie wiem, czy to jest strach, bo to tak wychodzi, że to nie można mieć takiego pecha. Bo ja mówię tak, bo wystarczyłoby zrobić jedną podstawową rzecz. Nie, ale Kowal, nie trzeba mieć ani pecha, ani strachu. Można mieć po prostu organizm, który nie wytrzymuje już w pewnym momencie no tak, takich wysokich obciążeń. No, tak no sobie myślę. Ale dlaczego tylko w momencie, jak przychodzi ci powołanie? To może, wiesz co zrób? Ja coś ci powiem. Ja bym tak zrobił. Jeżeli przychodzi ci powołanie od selekcjonera do reprezentacji, a wiesz, że już cię parę razy... To nie graj. To nie otwieraj lodówki z piwkiem, bo się możesz przeziębić. Nie świętuj tego powołania. Powiedz trenerowi klubowemu, boli brzuszek. Wiesz, no rób wszystko coś z tego, żebyś nie ryzykował kontuzji. Ja wiem, że dostałby odleżyn wtedy. Ja wiem, ale ja wiem, że się... Nie, ale to tak wygląda, to jest niemożliwe, bo przecież pamiętam listopad. Słuchaj, to minęło ile? To trochę minęło, tak? Od ostatniego meczu. 4 miesiące. Tomek Lipiński poleciał, robi z nim materiał do kanału sportowego. Rozmawia z nim. Tak, jestem gotowy na kadrę, teraz już... Wyszedł na boisko i co się okazało? Z powołaniem. Wyszedł na boisko i co się okazało? Kontuzja. No, można mu życzyć zdrowia, tylko tyle, że ja nie do końca jestem przekonany, czy warto inwestować i myśleć o takim zawodniku w perspektywie następnych lat, jeżeli chodzi o reprezentację. No właśnie. Bo ja jestem przekonany, że to 8 występów w przeciągu. To jest, wiesz co, mi się wydaje, że jest takich dwóch piłkarzy, na których publiczność albo ewentualnie część ekspertów, dziennikarzy liczyła, że będą wyśmienici, tak? Czyli to będzie ten podopieczny Arsena Wengera. Krystian Bielik, który miał być następcą kogo? Tego francuskiego Vieiry, tak? Przesadził wtedy Wenger, czy... No, wiemy, musiał go pompować troszeczkę. No. Nie, no pewnie widział go. Bo postura... No bo widział go w grze. No, nie, postura ta sama. Z piłką Krystian naprawdę robi fajne rzeczy. Jest, to naprawdę... Wszystko w porządku, no tak. Później jest jednak, no mówię, ta lodówka biedna. No. Często do niej zagląda piłkarz i od razu dużo traci. Wojtek, ale teraz zapytam cię tak naprawdę zupełnie serio. Czy nie uważasz, że jedną z cech piłkarskich, ale takich... Patrząc na wachlarz cech, które tworzą z ciebie zawodnika profesjonalnego na wysokim poziomie, to poza tym, że masz technikę, że masz właśnie szybkość, sprawność, start do piłki, motorykę szeroko rozumianą i szeroko rozumianą psychę, no to musisz też mieć zdrowie. No bez tego jesteś, to trochę tak, jakby ci brakowało lewej czy prawej nogi do grania, to tak jak ci brakuje zdrowia, no to też czyni z ciebie po prostu przeciętnego w pewnym momencie zawodnika, bo nie można na tobie polegać. No po prostu i zwyczajnie. Kulawy, tylko chyba na tym świecie może grać Messi. Bo musisz mieć naprawdę umiejętności. Możesz sobie człapać, uciekać od gry, nie? Ale później masz mieć dribbling, strzał. I mi się wydaje, że to jest tylko jeden taki zawodnik. Mówię tak w tym po całej karierze, tak? Bo zostawiam tych 22-latków, 24-latków, dajmy na to. Wiesz co, no, właśnie to jest ten problem, który jest bardzo łatwy do rozwiązania, jeżeli chodzi o polską reprezentację. Bo my dzisiaj tak naprawdę szukamy, nie wiem, jakichś, nie wiadomo, pozytywów, bo to jest takie, dla nas to jest, wiadomo, awans na mistrzostwa Europy to jest konieczność, a z drugiej strony z perspektywy, wyobraźmy sobie, my dzisiaj opieramy reprezentację na kulawym Dawidowiczu, ledwo co prawie po 2-letniej przerwie wraca Moder. Zieliński, który... Z kolei przestaje grać. Który nie gra. No dobrze, no to wiemy, że konflikt, bo normalnie by grał z prezesem, ale trochę nie grał, tak? No i to mówimy tak po linii prostej, sztywnej, czyli trzon reprezentacji. Ale nie, środek obrony, środek pomocy ofensywna. Tak, ale... Kręgosłup. To, lekko przetrącony. To mówię, no, ten największy pozytyw to jest to, że forma Roberta Lewandowskiego w Barcelonie razem z klubem wystrzeliła. No i bo, wyobraźmy sobie, no bo to, że Krzysztof Piątek strzelał bramki, ktoś mi za chwilę zadzwoni. Tak, na ostatnie 8 meczów 1 gol. To prawda. Bo my mówimy o styczniu, ja pamiętam, zaczynaliśmy program i tak. Żurkowski, którego nie ma w kadrze, hat-trick. Milik, którego nie ma w kadrze, hat-trick. Tak. Piątek, który jest w kadrze, hat-trick. No ale tak, ale na ostatnie 8 meczów napastnik z 1 golem. Świderski, który ze Stanów przyleciał do Włoch, wchodzi z ławki. Słuchajcie, no dramat. No co byśmy nie mówili. Sebastian Szymański w tym roku? Przestał strzelać. Ale i asystować. Bez liczb. Zupełnie. Wiesz, no, tutaj dochodzimy do tego, że znowu został nam tylko ten jeden chłop z Barcelony. Zaczynam wątpić w to, że ogramy tę Estonię za już 47 w tej chwili godzin. A powiem ci, że to wystarczy. No to też tak uważam. to mi się wydaje, że wiesz co, ja mówiłem to w niedzielę, znaczy nie, w niedzielę nie, byłem przygotowany w niedzielę. Słuchaj, ja coś ci powiem. Przewidywany do składu Artur Pik przez 2K. Tak, wiem, znam. Z reprezentacji Estonii w meczu Odry-Opole w pierwszej lidze nie wszedł na boisku w meczu z Arką Gdynia. No chcesz im powiedzieć? Nie, dobra. Taki to jest poziom tej reprezentacji Estonii. Ktoś się do nas dodzwonił, znowu 486 65 56. Drogi mój, droga moja, z czym do nas przychodzisz? Dzień dobry, witam. Siemanko. Kamil z Mazur. Cześć Kamil. Ja nie wiem teraz o czym rozmawiają panowie, bo próbowałem się dodzwonić dosyć długi czas. Widziałem, że w temacie jest reprezentacja Polski, ja chciałem trochę o piłce nożnej porozmawiać. Permanentnie i non-stop, tak, ale możemy o wszystkim. Tak? Dobrze. Dobrze. Dobrze, żeś zaczął. To mi się podoba. Cwaniaczku, to było takie, dobre, no dawaj. Tak. Ja mam pytanie tutaj jako sympatyk Realu do pana Wojtka. W sumie takie spostrzeżenie bardziej też do pana Tomka, a mianowicie zauważyłem ostatnio taką różnicę między Szawim a Jurgenem Kloppem. Wiadomo, tych różnic jest dużo, ale na podstawie meczu z Manchesterem City, gdzie wiadomo stawka była duża, mówię o ostatnim ligowym spotkaniu, reakcje Kloppa na zmarnowane sytuacje Diaza, jak on reagował, i reakcję Szawiego, gdy marnuje sytuację Jamal. To jest diametralnie inna reakcja jakby na zawodnika, inna motywacja. No i mi się wydaje, że na tym najwyższym poziomie, gdzie te detale mają znaczenie, no to jest po prostu taka różnica, która definiuje tych dwóch trenerów. Między innymi dlatego Szawiemu może nie iść tak dobrze, ale to jest tylko takie moje spostrzeżenie. Natomiast ja mam pytanie tutaj odnośnie Ligi Mistrzów. Ale czekaj, bo ja bym chciał, żeby się Wojtek odniósł do tego, bo to jest interesujące. Tak, tylko tam coś padło Real. Czy ja dobrze słyszałem Real? No tak. Znaczy że jesteś kibicem Realu. Znaczy, słuchaj, ja coś ci powiem, nie wiem czy widziałeś konferencję prasową Jacka Zielińskiego, trenera Krakowi sprzed chyba tygodnia? Sprzed tygodnia. On powiedział tak, jestem wkurwiony. No wiadomo, na niewykorzystane sytuacje. Słuchaj, no w pewnym momencie, nie wiem jak jest teraz, bo ja tego nie sprawdzam, to raczej dziennikarze się tym zajmują. Słuchaj, Barcelona miała największe XG pośród wszystkich drużyn z 5 najsilniejszych lig. W pewnym momencie. Wtedy jak krytykowaliśmy Lewandowskiego za nieskuteczność, słabą grę, za niewykorzystywane sytuacje. Słuchaj, no, może Xavi w pewnym momencie, on się już nie przejmuje takimi akcjami, że ktoś nie strzeli na pustą bramkę. Po prostu jest do tego przyzwyczajony, nie? Tak samo ja po programie wyjdę na papierosa, mam przyzwyczajony z tym zapalić. No i wyjdę zapalić, a Xavi się przyzwyczaił, że oni z prostych sytuacji nie strzelają goli, dlatego przegrali wszystkie trofea, można powiedzieć. Zostali w jednym, w którym i tak nie wygrają, no nie oszukujmy się, no. Dobra, muszę powiedzieć, że to prawda, Wojtek zaraz po zakończonym programie pierwsze co robi, pójdzie zajarać. Tak, jeszcze w pełnym make-upie. Tak. W pełnym make-upie pójdzie. To nawet opierdzielam tych ludzi, którzy mnie jeszcze nie zdążyli rozłączyć. Tak, on idzie z tym mikrofonem i już ćmi. Ale masz pytanie, także dawaj. Tak, wydaje mi się odnośnie tutaj tej edycji Ligi Mistrzów, że dużo osób lekceważy Borussię Dortmund. Jak dla mnie to jest największy faworyt spośród ćwierćfinalistów, jeżeli chodzi o ich mecz z Atletico. No, grupę mieli bardzo ciężką, tak? Wyszli z tej grupy, pomimo że to była grupa śmierci. No i PSV, bo to była grupa z Paris Saint-Germain, Newcastle i Milanem, prawda? Tak, okay. Tak, a PSV niszczy Ligę Holenderską w tym sezonie. Oni to prawda, bardzo dobra drużyna, też niedoceniana. Tak, to prawda. Tak, czyli poczekaj, żebym dobrze zrozumiał, nie jest twoim faworytem do wygrania Ligi Mistrzów jako takiej, ale spośród tych czterech par, które mamy, jest największym faworytem do rozstrzygnięcia tego ćwierćfinału na swoją korzyść. Dobrze zrozumiałem? Tak, tak. Oni versus Atletico Madryt. Kto taki? Okej. Borussia. Ja jestem marzycielem. Ogólnie mi od lat widziałeś minę Kowala? Finał Real Barcelona. Real Barcelona. To jest moje marzenie. Szkoda, że nie weże Messi, Ronaldo, no bo to by było takie... To by był po prostu według mnie najlepszy mecz w historii. No wiesz, to byłoby piękne zwieńczenie tej Ligi Mistrzów w tym formacie, który właśnie odchodzi do przeszłości. Wiesz co, wrócą do tego? Marzeniem Gerarda Piqué kiedyś było takie zagranie finału Ligi Mistrzów. Wtedy jak Barcelona była... Szczerze, mi wystarczy jeszcze tylko jeden mecz w kwietniu 21 na Santiago Bernabeu i daj mi spokój. Mam w głowie tę ostatnią czwórkę. Tak. Nie potrzebny mi jest żaden finał z Realem Madryt. A co do Borussii Dortmund z Atletico, bo zrobiłeś minę jak Fernando Santos. Słuchaj, dla mnie to jest wyrównana para. Tylko nie wiem, czy ja dobrze tam później zrozumiałem, że ona jest, że może być faworytem do finału później, tak? Borussia? Nie, że z tej czwórki. Nie, że jest faworytem w tym meczu akurat konkretnie. A, w tym meczu. W innych meczach są wyrównane jakby pary. Słuchaj, że tak jak są trzy pary bardzo wyrównane, to tak tutaj uważa widz, że Borussia ma zdecydowanie większe szanse od Atletico. Tak, a to właśnie ja widzę odwrotnie. Ja widzę tak, trzy pary wyrównane. Tak. Jedynym faworytem jest tylko Paris Saint-Germain. Okej. Przeciwko Barcelonie. Okej. I to tak powiem ci tak 60 do... Dla mnie PSG w Lidze Mistrzów nigdy nie będzie faworytem. W żadnej parze. Jest to zasadne. Jest to zasadne, aczkolwiek teraz mają faktycznie, muszę ci powiedzieć, niezły układ. Nie wiem, to będzie kolejny program, bo wczoraj to mówiłem przy Lidze Hiszpańskiej. Dobrze. Bo ja rozumiem, że szaleństwo Lewandowskiego, szaleństwo Barcelony z Atletico wygranym meczem. Przypominam tylko, że Barcelona 3 lata temu miała lepszy skład? Bo Messi grał? A przyjechał Mbappé i co zrobił? I od razu mówię, w Paryżu nie grał, z powodu kontuzji Neymar. Tak. A Messi grał w Barcelonie. Tak, dokładnie. A co zrobił Mbappé? Zrobił swoje. A ja wiem, że teraz Mbappé może tyle nie strzelić w Barcelonie, bo na Camp Nou nie będzie mecz, i tak dalej, ale faworyt jest jeden, nie oszukujmy się. Szczerze? Kibice z Barcelony, ja chciałbym, żeby finał był Luis Enrique, Pep Guardiola. Dziękujemy ci bardzo za telefon. Poczekaj, coś tutaj Thibaut Courtois. Kontuzja. Thibaut Courtois, no właśnie. Może się Kowal wypowie o rywalu z Zamiedzy i Thibaut Courtois. Gość wrócił po takiej przerwie dziś na treningu. Znowu kontuzja, łąkotka w prawym kolanie. 7 tygodni przerwy. Dramat, mówi Ejdem. Nie jestem lekarzem. Całe szczęście. Przynajmniej w takich urazach. Zdaję sobie sprawę. Nie chcę się odnosić. Bramkarz ma troszeczkę inną pracę do tego wszystkiego, nie? Ale ja cały czas podkreślałem też w ostatnich tygodniach sprawę Kuby Modera. Fantastycznie prowadzony w Brighton. Dogadali się, żeby nigdzie nie szedł do Evertonu w sprawie wypożyczenia. Michał Probierz stawia na niego w reprezentacji. No dobrze, no ale zostawmy. Te więzadła, to wszystko za szybko wprowadzony ktoś do gry. On jest prowadzony tam rozsądnie. Dobrze, nie wiem. Może na Estończyków i bez kolana można wyjść. No ale to wtedy po co na konferencję wychodzić i mówić, że to jest poważny rywal, jeżeli masz chłopa bez kolana. Jednego. To tutaj się zdarzało. Niestety tak będzie. Przypadki dwa z ostatnich lat reprezentacji Polski. Czy dobrze wyglądał po kontuzji więzadeł Kuba Błaszczykowski u nas w reprezentacji? Źle. Czy Arek Milik się może odnaleźć po więzadłach raz? No, ale ten miał, wiesz, ten miał wyjątkowego niefarta. Jedna noga, druga noga. Wiem. Ale wyglądał źle. No tutaj problem z bramkarzem w Realu Madryt? No, na szczęście Real ma całkiem niezłego bramkarza, jak się okazuje, bo Union daje radę od dłuższego czasu. Ale to wiesz, ja coś ci powiem. Tu się bardzo szeroka tak zwana... Możliwości się otwierają? Nie, nie. Jedna bramka. A mi się wydaje, że chyba ta najważniejsza. No. No co? Będzie Polak w bramce Realu. Mówisz, Marcin Bułka. Słuchaj, no jeżeli bym brał, cały czas podkreślam, to było z pół roku temu, na kanale, kanału sportowego mieliśmy rozmowę. Marcin Bułka chwalił się bardzo, no musi, znaczy nie musiał się chwalić, bo przecież był z nim kontaktami z Thibaut Courtois. Przecież razem byli w Chelsea. Powiem ci więcej, za sekundę się tam spotka ze swoim dobrym kumplem z szatni Paris Saint-Germain, Kylianem Mbappé. Przed niecałym tygodniem zagrali przeciwko sobie w Pucharze Francji. Mbappé zresztą mu wsadził jednego gola. To tam Bułka złamał nos. Mnie się wydaje, że Florentino Perez, bez względu na to, co zrobił Courtois dla tego zespołu, nie będzie brał pod uwagę, znaczy tego bramkarza tak, ale będzie musiał kogoś ściągnąć na przyszłość. Florentino Perez robi sobie zespół, na to tam, przez 3 lata nie zrobi żadnego transferu. Tak. Ma mieć wszystko. Ja to tak przynajmniej widzę. Jeżeli w końcu ten Mbappé, bo to wiesz, to z tymi przyjdzie już... No tak, już... No tak, to wiemy doskonale, ale jeżeli przyjdzie Mbappé, nie no, mi się wydaje, że wtedy no, Marcin Bułka... Ja też nie widzę, słuchaj, bardziej przeszłościowego bramkarza na świecie, do tego tak warunki te same, co Courtois. Otóż to. Ma warunki, wielkość, no to przecież to jest postura. Jak ja patrzę na Marcina Bułkę, no to mówię tak, przecież to jest, słuchaj, no wstawiasz go do bramki Realu Madryt, wygląda jak Courtois, tak? W tych swoich, w momencie jak bronił, tak? Cudowny, muszę ci powiedzieć, widziałem kiedyś wywiad po jednym ze spotkań Pucharu Francji, w których Bułka oczywiście wybronił ten mecz, broniąc rzuty karne, gdzieś tam po drodze. I był wywiad w francuskiej stacji telewizyjnej, która przeprowadzała transmisję z tego meczu i było studio pomeczowe na murawie. I stał jeden z byłych piłkarzy francuskich, ale teraz nie pamiętam, czy to był Habib Bey, Senegalczyk z Marsylii. Nie pamiętam, to już mniejsza o to. I podchodzi Bułka do nich na wywiad. Dobrze sobie radzi po francusku, naprawdę dobrze, udziela tego wywiadu i potem ten Bey... Odchodzi Bułka, mówi, ty, słychać, ty, jaki on jest wielki. Ja sobie nie zdawałem sprawy, ja wiedziałem, że on jest duży, ale dopiero jak on staje obok ciebie, to widać, jaki to jest potężny facet, bo on nie dość, że jest wysoki, nie dość, że jest barczysty, ten rozstaw tych łap, no to faktycznie robi to wrażenie. No, Spider-Man, prawdziwy Spider-Man. No, wiesz, od razu, a Courtois przecież jest podobny. Dokładnie, tak? Tego samego, tak. No to tak. Mnie się wydaje, że się znają. Rozmawiają, piszą. Słuchaj, no. Jeżeli chodzi o bramkarza w Realu Madryt, na tą chwilę nie ma. Ja wiem, że kibic Realu Union jest i tak dalej. Mówię taki, ale takiej pewnej jedynki w tej chwili nie ma, bo nie wiemy, co z Courtois, no bo wiesz, no teraz tak, no niby tu nie więzadła, tylko łękotka z tego, co dzisiaj czytałem. Tak? No to nie będzie tak długa kontuzja, no ale ona wykluczała go już do końca sezonu. No nie wiem, no mi się wydaje, że wiesz, nawet jeżeli Courtois będzie tym numerem 1, no to trzeba mieć takiego samego na pozycję numer 2. Jeżeli chodzi o, mówię o ekipę gwiazdarską, no ja rozumiem, że z przodu będzie to mafia, ale, ale wiesz, jak ściągniesz takiego młodego na lata... Oczywiście, też zgadzam się z tobą w pełni. Słuchajcie, jeszcze czekamy na wasze telefony. 486 65 56, ale zanim to nastąpi, to chcę wprowadzić trzeci wątek i teraz posłuchajmy sobie, bo to będzie młot od Wojtka, a dzisiaj na grilla rzucamy. O, teraz to na pewno nas obejrzy. Teraz to cię na pewno obejrzy. Michała Probierza. Chcesz wypowiedź najpierw, czy chcesz coś powiedzieć od siebie? Wypowiedź. Bardzo proszę. Uprzejmie magnetowid, czas start. My jako trenerzy też nie możemy teraz zmieniać ciągle ustawienia albo zmieniać ciągle pozycję zawodnikom, jak na kadrę przyjeżdżają co jakiś czas i teraz nagle powiedzieć dzisiaj, że dobra, my dzisiaj zmieniamy, bo w klubie zmienił się trener i gra na innej pozycji i my zmienimy wszystko. Dlatego tym bardziej my jako sztab szkoleniowy, my mamy bardzo krótki okres i my nie możemy tutaj za dużo kombinować, dlatego chcemy po prostu doskonalić to, co robiliśmy. Tak samo chcemy wykorzystać atuty zawodników, których mamy. Bardzo cię uprzejmie proszę. Mnie cały czas rozpraszają kabanosy, ale okej. Michał Probierz pokłócił się z Michałem Probierzem w jednej wypowiedzi. Wiecie, to przecież to, tak, my jako trenerzy później tak, nie mamy czasu. Po pierwsze, to zacznę od samego początku tej wypowiedzi. My jako trenerzy, chciałem przypomnieć Michałowi Probierzowi, że on trenerem to był, jak prowadził Krakowie ostatnim razem. Teraz został selekcjonerem. Nie może mi powiedzieć, że jest trenerem, bo on nikogo nie trenuje. Nie może mi powiedzieć, że on jest trenerem, dlatego że od listopada nikogo z reprezentantów Polski nie miał pod okiem na żadnym treningu. Zgadza się? Zgadza się, ale jesteś trochę się czepiasz. Nie, nie trochę się czepiam. A później mówi, że brakuje mu czasu. Ale to jest fakt. Ale to jest fakt. Tak. No, ale nie może powiedzieć, bo trenerem to jest... Bo tutaj chodziło też o wypowiedź w sprawie Kuby Kiwiora. Tak. Trenerem jest Arteta, a nie Michał Probierz. I nie chodzi mi tu o rangę czy ligę, tylko chodzi o to, że Michał Probierz jest selekcjonerem. Jeżeli on, Michał Probierz, nasz selekcjoner, na konferencji prasowej. Rozumiem. Narzeka jednocześnie na to, że brakuje czasu, a jednocześnie brakuje czasu, a krytykuje, może nie krytykuje, bo on gdzieś tam szpilkę i bezpośrednio czy pośrednio mi wbił za te słowa o Artecie, że nie jest debilem. Ale i to nie mam pretensji, bo uwielbiam szpilki, tylko bardziej chodzi o to na tej konferencji. No, to selekcjoner od meczu listopadowego, nie wiem z kim graliśmy, Litwa, Łotwa, wszystko jedno, co to było za towarzyskie badziewie, ale no nie wytrenował ani jednego piłkarza. On tylko sobie wycieczki robił i latał i oglądał ich. Rozmawiał z nim. Wiesz, jeżeli byłaby taka dyscyplina sportu, że porozmawiasz z danym człowiekiem, a on będzie ci świetnie grał w piłkę nożną, no to może i faktycznie nasza reprezentacja byłaby w tym wyśmienita. Chodzi o to bardziej, że ty potrzebujesz tego na boisku. Nie wytrenował nikogo przez ostatnie 4 miesiące. I dzisiaj dalej na pytania o Kiwiora, że my trenerzy, no nie my trenerzy. Trenerem to jest Arteta, jeszcze raz podkreślam, a selekcjonerem jest Michał Probierz. I on ma wybierać tych piłkarzy, którzy w klubie grają na danej pozycji i tam próbować ich ustawić. No bo ja bym się dzisiaj naprawdę musiał głęboko zastanowić. Jakby przyjechał mi taki Kuba Kiwior na reprezentację, będąc selekcjonerem, mówię, Kuba, fantastyczne ostatnie tygodnie na lewej obronie. Kamil Grosik. Świetny sezon w Ekstraklasie. Na tej lewej stronie macie pojeździć, mi tutaj w meczu z Estonią. Ty ubezpieczasz, a ty nie ubezpieczasz, bo Kuba Kiwior wjeżdża, no ze Estonią to nikt nie będzie ubezpieczał. No nie, nie, no ty tak, ze Estonią tak. Zjeżdżasz, jeszcze Grosik ma to zejście do środka, czyli a ty wjeżdżasz, tak jak robiłeś to w ostatnich meczach. Odnoszę czasami wrażenie, że selekcjoner reprezentacji Polski nie ogląda meczów Arsenalu, no ale widocznie może wycieczki do Włoch zawsze na naszych selekcjonerów. Wiesz, gdzie były najczęściej fajnie tak zwane odwiedziny? U Roberta Lewandowskiego. I później we Włoszech. Nie wiem od czego. Musiałbym z Ibim Bońkiem pogadać. Co tam takiego fajnego ewentualnie? Ja rozumiem, ktoś powie, nie, bo tam jest dużo naszych piłkarzy występujących na co dzień. No, no ale dobra, no. Tu bardziej chodzi o to, tak. Nie bardzo rozumiem, co tu Michał Probierz chce wytłumaczyć. Ma konflikt sam ze sobą i to mi się nie podoba i te szpilki wrzucane. Nie potrafi tego wytłumaczyć. Zdaję sobie jedną rzecz, sprawę z jednej rzeczy. To musi być naprawdę wielka sraka. Nie mówię przed Estonią. Przed tym kolejnym meczem. Chociaż wiesz, nie, no, mam nadzieję, że nie przed Estonią. No, ale ale przed tym drugim meczem. Co musi być tam za bałagan, co musi być tam... Nie mówię tu o strukturach PZPN-u czy czymkolwiek. Ale bałagan, no przecież wiemy doskonale, jaka to jest strata finansowa, dla związku. Jaka to jest kompromitacja tej reprezentacji. Zresztą ona już nastąpiła, no bo wygramy baraże z trzeciego miejsca. No. No, oczywiście, ja się z tobą zgadzam. Absolutnie, że nie wyjście z tej grupy jest obciachem i nie ma co tutaj... Kompromitacją, no jakim obciachem? Oczywiście, że tak. A pamiętajmy, że do tej kompromitacji też rękę przyłożył Michał Probierz, bo pamiętajmy, że... Bo miał... Tylko nasz przyjaciel Papierosek. No tak, pan Papierosek zrobił wszystko, żeby się tu skompromitować, ale... Poczekaj. Ja bym chciał, żebyś to... Chciałbym cię dobrze zrozumieć. Czy twoim zdaniem fakt, bo pytanie, ja pamiętam to pytanie wczorajsze do Michała Probierza, ono dotyczyło tego, czy reprezentacja Polski przypadkiem przejdzie na ustawienie z czterema obrońcami, czy dalej będzie grała na 3 środkowych i 2 wahadłowych. Mhm. I to była odpowiedź, że nie mamy czasu na zmiany. Czy twoim zdaniem... ale poczekaj. Mhm. Chcę to dobrze zrozumieć. Czy to, że nie zmienimy systemu gry na mecz z Estonią i jak należy mniemać, przypuszczać... Ale nie mamy zawodników. Czy to jest dowód tego, że jest wielka sraka w tej reprezentacji? Tylko to? Znaczy nie za bardzo wiem, co chcemy udowodnić. Słuchaj, wyszła taka książka Narodowy czy Modelowy Styl Gry, coś takiego, tak? No, Narodowy Styl... coś takiego było, tak, no. A to gruba książka, no. Gruba. Tak. Tak, i tam wszystko było... Narodowy model gry w piłkę nożną, coś takiego. Reprezentacyjne. Tak. I później doszedł do niej aneks na 3 obrońców. Ktoś, kto produkuje książki albo jest autorem książki, a później robi aneks... Jest zarobionym człowiekiem. No. Słuchaj, chodzi o to, że to PZPN zrobił. No. Wiesz, no to tak. Właśnie my żeśmy sobie nagle zrobili aneks do umowy. Mniej więcej przypomina mi się chyba Killerów 2. To do tej umowy będzie aneks. Nie zabijać. Pamiętasz, kojarzysz? Tak, pamiętam, tak. Oni sobie zrobili aneks. Tylko problem w tym, że ta książka nie powstała w latach 90., tylko nie dość dawno. Tak. No, nie tak dawno, ale i ten aneks od razu powstał, no bo pograjmy sobie na 3. Spróbujmy. To powiedz mi, po co ci ludzie, którzy to pisali i to wszystko, robili to na 4 i nagle się okazało... No dobra. Posłuchaj, bo każdy dobry trener powinien mieć przynajmniej kilka sposobów narodowych modelów gry. Tak. I ja ci powiem, bylibyśmy za bardzo łatwo nas czytać. Ja się bardzo z tobą zgadzam, ale ty powiedziałeś każdy trener. A pamiętajmy, że reprezentację nie prowadzi żaden trener, tylko selekcjoner. I reprezentacja, jeżeli miała jakikolwiek styl, to ostatni, którym się zachwycaliśmy, który dał nam fajne mistrzostwa Europy, jeszcze raz przypominam, praktycznie z tymi samymi liderami. Tak, tylko z małą gwiazdką bez wyników. Mówię o Nawałce. O Nawałce, myślałem, że mówiłeś o Paulo Sousie. 4-4-2. Tak, oczywiście. Tam było 4-4-2, oczywiście. Słuchaj, kretyński ruch... Zbigniewa Bońka, wyrzucający, bo pandemia, Brzęczka, eliminacje wygrane. System? 4-4-2. Chcę ci powiedzieć, że na początku Jerzy Brzęczek też grał na 3 środkowych pomocników i chciał wprowadzać wahadło. Dobra, na 4 obrońców grał. Chodzi mi o to, nie graliśmy na 4 na 4 obrońców. Tak. Czyli lewy, prawy, no wiadomo, że oczywiście ktoś zaraz powie, nie mieliśmy lewego. Ja sam twierdzę, że nie mieliśmy lewego, bo do tej pory nie mamy. Jeżeli Kiwior początkowo była... Z lewą nogą, mówię o lewej nodze. Tak? Pamiętajmy, że system z wahadłowym wziął się trochę właśnie z braku lewego obrońcy i to była taka trochę ucieczka do przodu. Skoro nie mamy lewego obrońcy... No tak, ale wiesz, po Nawałce to było... Artur Jędrzejczyk grał na lewej obronie. No tak, prawonożny piłkarz. Na mistrzostwach Europy, gdzie zagraliśmy 5 meczów. Tak. O czym będziemy marzyli przez pewnie wieki. 5 meczów zagrać na mistrzostwach Europy, nawet w tym systemie. Ale Artur Jędrzejczyk, no przecież ktoś to... No ja wiem, że to troszeczkę lat minęło i Artur Jędrzejczyk zdecydowanie lepiej wyglądał jako zawodnik, tak? Teraz zbliża się ku końcowi swojej kariery, ale prawonożny. Nigdy bym sobie nie wyobraził. No oczywiście to też jest Adam Nawałka, który to spowodował. Miałeś Michała Pazdana, gdzie 1,80 m wzrostu na środku obrony. No, przecież to żarty były. Tak. Wydawało się. Mączyński. Zrób z takiego piłkarza grajka na miarę reprezentacji. ale to były dodatki do tych gwiazdorów. A teraz ci trenerzy. I najgorsze są właśnie te konferencje. To są, ja później jak ja widzę te obrazki dzień później czy dwa, słyszę te wywody tych kolejnych selekcjonerów. Wiecie, nie marnujcie czasu na oglądanie tego. Naprawdę. A poczekaj, jutro kolejna konferencja. Można, pokażemy między innymi. A może czasami się pośmiać, może coś w studio jest. Nie, słuchaj, można... tego co... Nie, nie. Oczywiście może nowa żuga i wypadnie. Tylko, no tak, nie. Tylko że... A ty jak byłeś, ale powiedziałem, że nie oglądajcie konferencji, oglądajcie programy po konferencjach. Bo najlepszy numer jest taki, że jutro na konferencji, z tego co wyczytałem, ma być... To jest Grosik. Selekcjoner i Grosicki. Mhm. Nie, no to ja jutro wiem, jakieś pytanie padnie, ciekawe, i Grosicki wyjdzie w pierwszym składzie w meczu ze Estonią i nie padnie zacznie się odpowiedź jakaś 4-minutowa i jaki ja mam to plan i Kowal, to, ja się generalnie z tobą zgadzam. Wiesz co, ja sobie też chyba muszę przygotować, są takie czasami zabawy na dawnym Twitterze, teraz X-ie, tak zwane bingo konferencyjne. Która z tych wypowiedzi padnie, że czeka nas trudny mecz, wiesz, te takie typowe, takie, i tak odkreślać tylko jest, pach, 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 pach i tak dalej. Mamy telefon, to odbierzmy w takim razie, to już tak patrzę, to już pewnie będzie nasz ostatnie zgłoszenie. Kto się do nas dodzwonił? Halo? Dobry wieczór. Cześć, Kamil. Dobry wieczór. Tak sobie czasem do was dzwonię z Hiszpanii, ale no miło. Wszystko... Ponieważ długo czekałem na rozmowę, to już wszystko powiedzieliście o Kiwiorze, o Arsenalu. Natomiast mi się bardzo nie spodobała odpowiedź Probierza, gdzie był pytany dzisiaj o Kiwiora, tak? I on powiedział coś takiego, a przecież on tam skoczył za Zinchenkę, tak to by nie grał. No tak podbudowywać piłkarza przed meczem, to też fakt, brawo, tak, bo ja to, tak, ale jak ja już tyle, tak, zgadza się, to jest selekcjoner, nie? I on tam, a on go zbudował. Poczekaj, ja ci przerwę. I on tam jeszcze dołożył coś takiego, że... Nikola jeszcze. Nie, ale nie, chodzi mi do Kiwiora. Jeszcze dołożył coś takiego jak... Przecież ja pamiętam dobry występ Kiwiora z West Hamem, nie? Bo nie zagrał na lewej obronie, chyba tylko w trójce obrońców. Wybrał sobie specjalnie mecz z West Hamem. Nie... Najgorszy w wykonaniu Arsenalu. No super. Ale nie, wiesz co, mi się wydaje, że on... Nie, poczekaj, to nie było te 6-0? Nie, to była porażka. On był na tym, jak przegraliśmy z West Hamem. W grudniu. To w mordę, no to w grudniu. Aha, i on tamten mecz wybrał, że Kuba Kiwior grał na środku. Aha, tam co, taki, że 100 sytuacji, a wygrał West Ham. No tak, a tutaj ostatnie mecze gra na lewej i wygląda świetnie. No mówię, no to jest... To znaczy... Probierz się pokłóci ze wszystkimi na konferencjach. No ale po prostu on swoją tezę musi udowodnić, a nieważne jest to, żeby powiedział, że chłopak robi furorę, bo teraz wrócił podstawowy stoper Gabriel z kontuzją Achillesa, fora kibiców się nie przejmują, przecież Kiwior tam zagra i do widzenia, tak? Nie, no tak, ale tak, oczywiście, bo brakuje jakiegoś zawodnika, no to... Słuchaj, no to się cieszę, że brakuje, bo mogłeś go powołać, bo tak to by głupio wyglądało, nie? Że Kiwior by do tej pory nie grał, no. Ale co do tego meczu, ja sobie nie wyobrażam, po prostu jedziemy z nimi, ja widzę 4-5 jak w Arsenalu w okolicach pola karnego i do widzenia. I powinniśmy grać na czwórkę, żeby hulał Kiwior na zmianę z Keszem po prawej, po lewej stronie i Grosik do środka schodzi i wszystko. Słuchaj, ja cały czas uważam, że ustawienia taktyczne są tylko po to, żeby zobaczyć jakiś tam sobie rysunek na początku spotkania. Sądzę, że Michał Probierz... Halo, jesteś? Że Michał Probierz, jeżeli zauważy, nie wiem, że reprezentacja Estonii broni się całym zespołem, to też nie będzie trzymał 3 obrońców środkowych z tyłu, no bo przecież nie będą kryli siebie nawzajem, no bo przecież to nie o to też chodzi, no żeby... Mamy stwarzać przewagę i zdobywać gole. No, ja bym sobie życzył, żeby druga połowa była już jazdą na w miarę jałowym biegu, że mamy na tyle dużą przewagę już bramkową, że możemy zacząć spoglądać na mecz Finów z Walijczykami i zastanawiać się, z kim gramy w najbliższy wtorek. No, ale zobaczymy. Oczywiście. Ja na koniec mam apel do Kowala, tak? Bo ty z Hiszpanii dzwonisz? Tak. Tak. Ale nie, bo właśnie przeglądał sobie specjalnie, teraz włączyłem markę, nie? No. Uwaga. Pierwsza w internecie. Courtois. Real Madryt w koszykówkę z Albą Berlin. Tak. Jeszcze jedna koszykówka. Jakoś nie widzę jakiejś konferencji prasowej reprezentantów. Ty jesteś. A nie, no wiesz. A poczekaj, czy za twoich czasów ty miałeś konferencje prasowe? Jeździłeś? Chodziłeś na konferencje, czy nie było takowych? To, jak to było za twoich czasów? Już nie pamiętam. No tak. Janusz Wójcik i znaczy, tak dalej. Wiesz co, była chyba... Jedna? Chyba była tam, odbywała się jedna, tak. Okay. Tak chyba zaraz po tym, ale... Tak, bo wtedy, wiesz co, my żeśmy wtedy mieli chyba jedną konferencję, ale tak chodziliśmy głodni, że wpieprzyliśmy wszystkie kabanosy i już nie było potrzeby na drugą. Ja mam na koniec... Taka różnica była. Apel do ciebie, Kowal. Dobra. Nie likwiduj dogrywek z Pucharza Anglii tylko. Wszędzie możesz likwidować, ale... No, słuchaj, no, ja wiem, ostatnio się dwie wydarzyły, czy trzy nawet tam... To jest sól futbolu. Taka dogrywka jak ta United-Liverpool. Sól futbolu, no to, 3 gole. Ale słuchaj, to ja tam nie będę likwidował, bo tam oni tak mają, oni tak są znudzeni, że oni potrafią... Poczekaj, bo oni tam mają tak, że jak jest pierwszy mecz remisowy, to stwierdzą, że pograją drugi, to już... to daj spokój. Ale w ogóle ale w takim futbolu nie ma w ogóle sprawiedliwości. Bo? No, ale, dlaczego mecz rewanżowy trwa 120 minut, jeżeli są 2 remisy? No bo, okej. No, chodzi mi o to, że... Ale przykład, kiedyś to było niesprawiedliwie, bo gole wtedy liczyły jako wyjazdowy i cię awansował dalej. Mi się wydaje, że dalej jest, bo dlatego likwidował to. Bo dlaczego Inter Mediolan przed własną publicznością grał 90 a tam 120 minut, a musiał grać z Atletico na wyjeździe 120? Słuchaj, chcesz zmieniać przepisy gry w piłkę nożną? Nie, likwiduj dogrywki, proste. Tak. Likwiduj dogrywki. Tu już nie chodzi o nawet o przemęczenie piłkarzy, czy tylko niesprawiedliwość, dlaczego ja muszę grać 90 u siebie, a 120 na wyjeździe. Ale to równie dobrze mógłbyś zapytać, dlaczego masz grać mecz wyjazdowy na wyjeździe czy u siebie, skoro wiesz, no ktoś... Losowanie jest, nie? No jest losowanie, tak, No jest losowanie. No dobrze, rozumiem. Tak się trochę z tobą spieram, żeby się pospierać. Rozumiem. Dziękujemy ci bardzo, drogi widzu. Słuchaj, trzymaj się, pozdrów Hiszpanię. Ale pamiętaj, że ja jestem wiekowo jak... A czy ty też, Jak Michał Probierz, dlatego się nie spieraj ze mną, bo ja cię jak Probierz będę. Za doświadczeniem mnie załatwisz. Ja jestem były piłkarz. Zdecydowanie. Tak jak Michał Probierz, a ty jesteś dziennikarz, no to będziemy, wiesz, szpileczki i zawsze się obronimy, ja tam coś znajdę. Słuchaj, mój drogi, odbierzemy sobie jeszcze jeden telefon, czemu nie? Także czekamy na wasz numer. Chciałbym powiedzieć, że kilka godzin temu odszedł z tego świata dyrektor generalny Fiorentiny, Joe Barone. Jak wiecie, to z powodu... przypadłości z sercem, chyba nie do końca wiadomo z jakich przyczyn. No, można spodziewać się, że to był zawał. Joe Barone tuż przed meczem z Atalantą w Bergamo zaspał, a trafił do szpitala, tam już w ciężkim stanie przebywał do końca. Nie udało się go uratować. To spotkanie nie zostało rozegrane między Atalantą a Fiorentiną. Na razie nie wiem jeszcze nic, co z tym meczem, ale to w tym momencie jest mało istotne. To tak troszkę na poważniej. Zanim odbierzemy ten ostatni telefon, albo może go odbierzmy, a potem ja jeszcze mam dla ciebie jedno małe zadanie bojowe na ten program. Jest ktoś z nami, także kto? Słuchamy, cześć. Dzień dobry. Przedstaw się i dawaj. Marcin Zielonki. Cześć Marcin. Ja ogólnie chciałem na wstępie powiedzieć, że jestem fanem pana Tomka i pana Wojtka. Kurde, stary. Czekaliśmy na ciebie, to ty. To jesteś ty. Trochę mi głupio, bo mam 17 lat, ale... No, dlaczego? No? Posłuchaj, przecież nie deklarujesz nam żadnej miłości. Także no, fajnie. Rozumiesz? Ja też, Marcin, ja ciebie też strasznie lubię, chłopie. No. Ja mam niestety jedno pytanie, bo coś czuję, że te nasze orły, no niestety może być niespodzianką. Co masz na myśli? Ale to nie... No, Kosta Wasiliew. Nie. Jak to mówi pan Wojtek Kowal. Nie, poczekaj. Nie, spokojnie. Słuchajcie, żadnej niespodzianki. Jak nie pojedziemy na Euro, to bo przegramy w Helsinkach. To tak jak z Legią Warszawa, bo też jestem fanem i oglądam, bo tutaj blisko to... Słuchaj, jak przegramy w mecz w Helsinkach, czy przegramy mecz finałowy w Cardiff, to nie będzie to niespodzianką. Umówmy się, bo ostatni mecz... No tam tak, ale tutaj to... No nie, Słuchaj, jak przegramy z Estonią, to mi się wydaje, że może być ten protest rolników to był pikuś przy tym, co się może wydarzyć. Słuchaj, kwestia... No nie oszukujmy się, no nie, no bez przesady. To będą pikiety na ulicach. Wiesz, kiedy Kostia Wasiliew ostatni raz zagrał w piłkę? Tak, on jeszcze, tak. No wiem. On ogólnie... Kiedy? On więcej wywiadów... Jaś się grał, tak? Na końcu. Nie, aż tak to nie, oni... no, spokojnie. Ja ci mówię, w styczniu w meczu towarzyskim ze Szwecją na wodzie w Nacyprze. Dobrze, no 12 tak, stycznia. Nie, mój drogi. Jeszcze później zagrał? Więc chcę ci powiedzieć, że potem rozegrał jeszcze 5 spotkań dla Flory Tallin. 4 razy jego Flora dostała w łeb. Raz tylko wygrała, zaraz po tym meczu styczniowym ze Szwecją jeszcze zagrał 45 minut, potem zagrał tak 45 ligowe, 60 minut, najpierw tak 45 minut z Lewadią, słynna Lewadia, Wisła Kraków pamięta, 0-3, potem z Jełgawą 1-3, potem z klubem RFS 1-6, potem z klubem Pajdę 2-3 i tam strzelił gola nawet i od tego spotkania, a był to 10 dzień lutego, Kostia Wasiliew nie wyszedł na boisko ani na minutę. Tak, ja wiem, bo i uraz miał i kontuzję, coś tam. Tylko słuchaj, mi się wydaje tak. Jeżeli Kostia Wasiliew w środku pomocy reprezentacji Estonii zagra dobry mecz na Narodowym, na jakiegokolwiek polskiego środkowego pomocnika, to ten środkowy pomocnik... To środkowy pomocnik reprezentacji Polski w życiu nie powinien więcej dostać powołania. Jak będzie dziadek 39-letni mi ogrywał Zielińskiego, Modera, czy kogokolwiek, Slisza, czy jeszcze kogokolwiek, wyjazd z kadry, dożywocie zakaz występów w kadrze. No umówmy się. Ale panie Wojtku, pan by dał radę to zrobić, wie pan o tym. Słuchajcie... Nie bierzmy pod uwagę. Poczekaj, ja tutaj mam dobry wątek, słuchaj, patrz. Drużyna Estonii jest tak słaba, że... Ja wam coś powiem. Drużyna Estonii była dobra, chwilę, bo przez chwileczkę tylko, w lipcu, tam część reprezentacji Estonii grała z Kostią Wasiliewem, dajmy na to, przeciwko Rakowowi, Częstochowa. Tylko wiemy, no w Rakowie grał jeden czy dwóch Polaków. Słuchaj, a co ty byś powiedział na to? Patrz, Guli 95 napisał. Smoku, załóż się z Kowalem. Jeżeli przegramy z Estonią, ale tu masz czyste papcie, to zapuścisz historycznego wąsa. Kto? Ty. No ja mam. No to ja przez rok nawet nie będę chodził, znaczy nie będę używał maszynki i włosy zapuszczę. Dobra. Włosy i wąs. Dobra? Kurde, to było fajnie. Nie byłoby fajnie. Wypluję te słowa, nie byłoby fajnie. To nawet jeszcze... Ale jest spoko, no możemy się założyć, bo i tak ci to nie grozi. To nawet dołożę brodę, bo i tak wiem, że i tak jest, dlatego to wszystko muszę szybko golić, bo jestem siwy. Ale źle wyglądasz z brodą? Dobra, to umówmy się... Ale to przynajmniej jeżeli chodzi o zakład, to nie na rok. Dobrze, tylko... Do świąt Bożego Narodzenia i będę udawał świętego Mikołaja. W porządku, jest deal. Słyszeliście, ale na szczęście, umówmy się, nie grozi nam to. Panowie, a nie sądzicie, że problem jest taki, że piłkarze na przykład nie powinni, iść na piwo, się zgrać, czy coś takiego prostego? Tak jak w drużynie to powinno być? Słuchaj, skąd wiesz, że tak nie jest? Słuchaj. No, domyślam się, bo... Widać, że tak grają jakby za karę, a nie tak jakby normalnie iść na, na piwo, coś, przegadać różne tematy tak po ludzku. Są. Zresztą, słuchaj, nie wiem... To mój tata tak mówił, on kiedyś piłkę grał. Ale słuchaj, przecież obserwujesz, masz 17 lat, tak? No tak, śledzę cały czas wszystko. No dobrze, czyli to przecież pamiętacie to zdjęcie i ty musisz tym bardziej pamiętać. Ja pamiętam, ja jestem tak stary. Nie wiem, czy to był... Tylko musisz przypomnieć mi. Listopad, czy to był październik? Cała reprezentacja i Szczęsny wrzucił, nie? Jak i ubaw mieli z ludzi. Ale to było... Ale nie, poczekaj, przecież... Ale było nie siedzieli tak bez niczego. Słuchaj, jak prezes PZPN-u mówi, że przecież tak się przy stole nie da siedzieć bez niczego, no to... Słuchaj, mój drogi Marcin, chcę ci powiedzieć, że tak. Reprezentacja Polski... Ilekroć tutaj przyjeżdża na zgrupowanie i nie widzę w tym niczego zdrożnego. Między jednym a drugim meczem, no bo zazwyczaj są dwa, prawda? To między jednym a drugim meczem oni wychodzą. Jest taka knajpa jedna w Warszawie, na M, gdzie można zamówić sobie takie loże, wiesz, one są bardzo zamknięte. Tak powiem, odcięte od dziennikarzy, od gapiów, od kibiców i tak dalej. I żeby nie było, ja nie widzę w tym niczego zdrożnego, bo jeżeli nie, i nie jest to McDonald's, tutaj dobrze mi podpowiada, to nie jest tak najpa. Gdzie po prostu sobie siedzą, nie wiem, no może się napiją jakąś tam lampkę wina i nic się złego nie dzieje, żeby nie było. To nie jest tam, wiesz, picie na umór, no. To nie jest czasy, ale sobie wychodzą. Także... Ale od razu, Smoku, nie, no ja rozumiem. Smoku, od razu tak widać, Smoku, widać, że jesteś dziennikarzem. Lampka wina, nie? To, no. to tak brzmi, nie? Ja naiwny chcesz powiedzieć. W Bundeslidze Thomas Miller po meczu 2-3 browarki walnie a u nas lampka, winka, tak, wieczorem. Dawid pisze, że Smoku detektyw wie, gdzie chodzą. Nie, akurat tak się muszę powiedzieć, tak się składa, że... Bo problem z tym jest rozwiązany, że wszyscy wiedzą. Tak, no wszyscy pewnie wiedzą, że to jest... Tak, no pewnie tak. Nie, to nie na ulicy Mazowieckiej. Nie pytajcie mnie, to tutaj nie powiem wam, no bo się zrobią kolejki pod tą jadłodalnią. Słuchaj, Marcin, dziękujemy ci, trzymaj się, pozdrów tatę. Miło nam było ciebie. Pozdrawiam Kowala i nie zmieniajcie się i ciebie też. Nie, no mam nadzieję, że się nie zmienimy, bo to by oznaczało, tak, że... prośbę jedną? Mogę mieć tylko jedną prośbę? No strzelaj. Jeśli odpadniemy z tą Estonią, to zróbcie dobry hate park, proszę was. Posłuchaj, zrobimy dobry hate park również wtedy, mówię, kiedy awansujemy z tą Estonią, awansujemy. Co, że wszyscy tak mówią, że wygramy i tak samo było na Euro 12, było na Euro 20 i Słowacja i to tak wygląda. Jak odpadniemy z Estonią, to ja chyba postaram się zrobić taką z prześcierowa, taką flagę, jak kiedyś Lech Poznań wywalił u siebie na stadionie. A jaka tam była flaga? Co tam było? A było tak. Właśnie coś na wyp? Tak, wypierdalać coś jeszcze tam. Okej, już wiem, która. Ale ja z tą flagą nie pójdę pod hotel, tylko wejdziesz do studia. Też nie. No, a gdzie? Na lotnisko na Okęcie pojadę. O Jezu. Bo oni stamtąd będą później latali. Tam już z pierwszym zarostem tam pojedzie. No dobrze. Nie, spokojnie. To nam ja, wiesz, nie zakładamy. Sam się ale powiem ci tak, sam się zastanawiałem tak przez chwilkę w domu. Nie teraz, znaczy nie dzisiaj, tylko tam mówię tak, ale będziemy mieli. Gdyby doszło do takiej kompromitacji i odpadlibyśmy ze Estonią na Narodowym, ale byśmy mieli tutaj te wszystkie filmiki, heheszki, które robiliśmy sobie przez ostatnie tygodnie ze Estonii, nie? Słuchajcie, no ale niestety... to wtedy musieliby, wiesz co, powiedzieć coś, piłkarze musieliby się odezwać. Nie, słuchaj, musimy... Mi się wydaje, że musieliby na papierze popisać, że ja już dziękuję, rezygnuję. Wiemy, że Szczęsny by już pewnie zrezygnował. Nie. Słuchaj, wiesz doskonale, wiemy to obaj, że hejtparki po meczach reprezentacji Polski zawsze, niestety nasz rekord pobiliśmy... Po porażkach. Zawsze wtedy po tych hejtparkach oglądalność jest największa. Trochę nam to robi dobrze, ale żeby nie było, w ogóle się z tego nie cieszymy, ale trochę stwierdzamy fakt. No niestety, tak to zazwyczaj jest, bo wystarczy, że reprezentacja Polski przegra i wtedy jest takie od razu, co myśli kibic. Najpierw ma takie kurwa, a potem ma takie myślenie, dobra, trzeba włączyć Kowala, co się teraz odkręci. Ale ja coś ci powiem, to wszystko, to ewentualnie, wiesz, połowa pewnie Polski to była w szoku. Ja pamiętam, ja sam byłem w szoku po czerwcowej klapie w drugiej połowie, co się wydarzyło w Kiszyniowie, tak? No bo mówisz, pierwsza połowa, 2-0, później masz tutaj... O Jezu, to właśnie po Kiszyniowie mieliśmy... No tak, ale ja też byłem w szoku, historii. Także to też, ani się nie odpaliłem wtedy, no pamiętam. Tak, no bo ja pamiętam to, że się w ogóle nie odpaliłem, mówię no. Tak. Chwilę, zaraz, o co tu chodzi, nie? Nie do wiary. A tutaj, no, powiedzmy sobie jasno, no tutaj jest akurat już przystosowanie, przyzwyczajenie się do wyników reprezentacji Polski. I mnie się wydaje, że już nie będzie takiego wkurzenia... o ten mecz finałowy, ale to jakbyśmy tu w czwartek, czyli pojutrze, odpadli na Narodowym ze Estonią. Dobra, przestań, bo ale nie na ten. Oglądalność, mi się wydaje, że wszystkich programów sportowych, tak zwaną jebanką, to... No to na pewno, ale wiesz co, ale to już trzeba było wtedy, gasimy światło, chyba się samo detonujemy, chyba wszyscy wtedy. To nie ma sensu w takim razie. Wtedy to nie ma sensu. Mnie się wydaje, że wtedy mogłoby tak być tak. podejdź tutaj do płota, do reprezentantów. A później przed stadionem, znaczy na zgrupowaniu przed hotelem. A teraz chodźcie na rozmowę. O Jezu, wtedy by nie było wejścia do tej knajpy na M. Słuchaj, nie. Czy konferencja... I wtedy byłaby ciekawa konferencja prasowa pomeczowa, ale nie życzmy sobie tego, broń Boże. Czy konferencje kadry są? Ale wiesz, ja wiem, od czego by się zaczęła. No. Gdybyśmy odpadli? Ja wiem. Czy podaje się pan do dymisji? To byłoby pierwsze pytanie. Pierwsze. Tak. Ale wiesz, jaka byłaby odpowiedź? Hmm? Na świecie już nie ma słabych drużyn. O, jest. No co? Dobra. No tak by było, no. Przecież wiesz doskonale, że jak odpadamy z kimkolwiek słabym, to nie ma już słabych. Słuchaj, czy ty byś rozumiem, że gdybyś ty był selekcjonerem, nie trenerem reprezentacji Polski po meczu z Estonią, pierwsze co byś zrobił, to sam byś się podał do dymisji? Honorowo? Przedwojenny oficer Wojska Polskiego palnąłby sobie w łeb. Tak było, za sanację. Jeżeli bym miał rozegrać mecz towarzyski w Finlandii, to bym do Finlandii, na Finlandię poleciał. No nie no, słuchaj, umówmy się. Odpadam, jakbym odpadł ze Estonią na Narodowym, no nie no, podaję się do dymisji, mówię, że się nie nadajemy do niczego. Wyjazd coś na razie, weźcie sobie, nie wiem, następcę albo ktokolwiek, albo co, no przecież umówmy się. Mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach to nie jest problem, żeby Robertowi Lewandowskiemu przedstawić i dać papiery trenerskie na jeden mecz towarzyski z Walią czy Finlandią. No, niech poprowadzi sobie, no przecież to, nie mów, że się nie nadaje. I tak poprowadził już pewnie, słuchaj, mi się wydaje, że w karierze Lewandowskim w reprezentacji już poprowadził parę meczów. Tak, no to na pewno. No to tylko trzeba było po prostu stempelek dać. Słuchaj. Dopiero co chcieliśmy stempelek szybko przypieczętować przy jednym Argentyńczyku z Olympiakosu. Mam do ciebie jedno ostatnie pytanie. Moje pytanie ode mnie. Nie z czata, ale ode mnie. Z czata ci zaraz coś jeszcze przeczytam na koniec. Wyciągasz jednego piłkarza ze swojej reprezentacji olimpijskiej i masz go wstawić do tej reprezentacji Michała Probierza. Którego z nich wstawiasz? Bo byłby nam najbardziej potrzebny. Do tej reprezentacji? Tak. Marek Koźmiński. Lewa strona. Okej. Po prostu, bo tam mamy największą, to znaczy, tam jesteśmy najbardziej potrzebowscy. Tak rzuciłem, no bo ja cały czas zawsze koduję sobie reprezentacja bez lewonożnego czy to obrońcy, a pamiętajmy, że Marek Koźmiński niekoniecznie był znaczy on miał lewą nogę, ale ogólnie tak, obunożny. No nie no, dzisiaj to jeszcze miał dodać. No nie no, powiedzmy sobie jasno. Przecież w środkowych obrońców w postaci Wałdo-Chłapiński, to tutaj w tej kadrze to nie będzie jeszcze dekada, albo jeszcze dwie. Rozumiem. Zgadzam się, jest to absolutnie Wałdo-Chłapiński, nie no, chciałeś jednego i Koźmiński, dobrze. Tak. Chcę ci powiedzieć, że konferencje kadry są, zdaniem naszych widzów, bardzo ciekawe, 3%. Ciekawe, 8%. Za to nudne, 51%, a bardzo nudne, 38%. I 3000 głosów, czyli prawie 90% uważa, że jednak te konferencje nic nie noszą. Nie, według mnie one, wiesz co, dla mnie, zróbmy tak, dobra, no ta jutrzejsza, dajmy na to, bo jest dzień przed meczem, tak? Tak. Ale ona, tam powinien być selekcjoner, bo to są chyba wymogi UEFA-owskie, tak? No to jest ta ale, ale tak przecież, ani Probierz nie powie, że Grosicki gra w pierwszym składzie. Bo to Probierz nie jest Luis Enrique, nie? Że Luis Enrique czasami brał na konferencję zawodnika, ja był selekcjonerem i tak, ja od niego zaczynam skład. Macie tak, on gra i jeszcze 10 innych, nie? Myślisz, że tak Probierz powie? Nie. Chcę wam powiedzieć, znaczy, wiesz co, Probierz może tak zrobić. Tak, Kamil Grosicki gra w pierwszym składzie, po czym Kamil Grosicki nie wyjdzie w pierwszym składzie. Ale to Grosik by mu tego nie... To by się... ale wcześniej powiadomiłby Grosika, że tak chce dziennikarzy. Myślę, że też by się zagotował. Ale nie ma sensu robić na Estonię takich numerów. No, czekaj, szkoda, że teraz szybko nie powiedziałbym ze 3 pewniaków do składu, bo Probierz pewnie za chwilę by odpalił tego i od razu by ich zmienił. Nie, lepiej tego nie rób. Zostawmy, tak. Słuchajcie, jutro Kamil Grosicki na konferencji prasowej. Ja was zapraszam. Mimo wszystko tak podejrzewam, że Mati Borek wyciągnął z niego sporo ciekawszych wątków. Już możecie znaleźć na naszym Smoku, jeszcze raz podkreślam, nie oglądajcie konferencje, oglądajcie programy po konferencji, no bo konferencje są nudne, a później można... Potem można sobie pogadać, możecie zadzwonić. A jeżeli ktoś później chce coś się wypowiedzieć po konferencji w programach, no to przecież wiadomo, że to nudno. Kończta, bo Pol już czeka z lajfikiem, napisał nam Adam. No to wy mówicie, że kończta, to my kończymy. W takim razie Wojtek Kowalczyk przy kominku. Ktoś jeszcze napisał, dlaczego Kowal, napisał to Maciek, dlaczego Kowal siedzi w studio w koszuli BHP? Za blisko kominka siedzi. Nie wiem, o co mu chodzi. Koszule w kratę są bardzo eleganckie. Ja też zawsze zakładam koszulę w kratę. Trzymajcie się, panie Wojtku. Dziękujemy uprzejmie. Do zobaczenia. Siemka. Dobranoc, ciao.